Witam państwa w saloniku Tygodnika Płockiego. Ja nazywam się Jola Marciniak, a moim i państwa gościem jest dzisiaj wiceprezes Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku, Wiesław Chrobot. Dzień dobry. Wiesławie, mamy jednych z najlepszych, jeśli nie najlepszych tenisistów na wózkach w kraju, prawda? Zdobywamy medale wszędzie, gdzie się da, mówię o Polsce, na wszystkich zawodach. Opowiedz, co było w tym sezonie. Znaczy tak troszeczkę do historii nawiążę, bo to już w tym roku były jubileuszowe 30 indywidualne mistrzostwa polski I, i przed indywidualnymi były drużynowe mistrzostwa polski. Broniliśmy tam tytuł Mistrza Polski i tu przez udało nam się te mistrzostwa polski wygrać. Od I to dwóch... bardzo tak, tak mocno, prawda? Tak, i tu trzeba dodać, że y, po raz drugi z rzędu E, mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach odbywają się w tym samym terminie, w tym samym miejscu, są Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie, czyli obok najlepszych graczy, jak mówię, chodzących czy e, grających w tenisa są też i i nastąpiła taka pełna integracja, o to walczyliśmy jako środowisko. To świetnie, I te, prawda, i bo, się udało, tak. bo oni patrzyli na was, a wy patrzyliście tak, ci na nich. Też i te, te sponsorzy ci sami byli, wiadomo jeszcze daleko nam do nagród, y, 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 dla, które były przyznane dla normalnych tenisistów, między innymi tutaj zaraz powiem o, o też o Michale Mikule, który, który spra prosimy. sprawił miłą niespodziankę, może zacznę właśnie od niego. Michał Mikołaj był nierozstawianym zawodnikiem, miał grać w eliminacjach, ale no, paru zawodników się nie zgłosiło i Michał trafił do turnieju głównego, gdzie dotarł aż do ćwierćfinału, czyli znalazł się w ósemce najlepszych tenisistów Polski w singla. Tam y, y, oglądałem ten mecz, stoczył wagę z późniejszym zwycięzcą y, y, gry singlowej, y, bardzo, no, dość wyraźnie gra, przegrał pierwszego seta, natomiast E, przy 5-4 w drugim secie miał e, piłkę setową, ale no nie, nie obronił jej i przegrał ostatecznie 5-7. E, natomiast e, ta dominacja w tenisie na wózkach no nastąpiła pełna, jak, jak zawsze. E, był to grad medali. Zacznę od właśnie od drużynówki. Najpierw była się drużynówka, wystawiliśmy dwie drużyny do, do mistrzostw. Jedna bardzo mocna, to jest z naszymi najsilniejszymi zawodnikami. Nie grał tylko Kamil Fabisiak i dotarliśmy do finału, gdzie pokonaliśmy klub tenisa NAFTA Zielona Góra. NAFTA wzmocniła się wielokrotnym mistrzem Polski Tadeuszem Kruszelnickim. Powie, można byłoby powiedzieć, że to on jeszcze gra, bo to on już jeszcze jest... jeszcze gra, to, to jest taki fenomen chyba w skali Europy, ale i świata, bo pomimo swoich 69 lat dotarł do strefy medalowej w singla i za chwilę o tym opowiem. Natomiast no, w grze singlowej mężczyzn doszło w półfinale do pojedynku naszego zawodnika Jakuba Dominika Bukały właśnie z Koszelnickim. Mężczyzna bardzo zacięty, trwał ponad trzy godziny. Tutaj Jakub wygrał w trzech setach, w drugim secie w drugim secie była bardzo zacięta walka i w tej breaku został ten <coughs> set rozstrzygnięty. Natomiast już widać było, że wraz z upływem czasu też spadały siły Tadeusza i, i już bardzo, bardzo wyraźnie tutaj 6-1 pokonał, pokonał Dominik Kruszelnickiego. W finale doszło do... w drugim, w drugim półfinale... Dość gładko. Kamil Fabisiak wygrał z Piotkiem Jaroszewskim, natomiast finał, finał Bukała Fabisiak. i tutaj też dominacja, dominacja wyraźna Kamila. Natomiast. No ale Kamil to powiedzmy jest teraz nasz najlepszy, tak? On w stanowisku. tej chwili zajmuje 50. miejsce na świecie. Jeszcze dwa lata temu był 20. par. O tym wspomnimy przy, przy okazji rozmowy o paraolimpiadzie. Natomiast wróciła w tamtym roku nasza była zawodniczka, znaczy obecna zawodniczka Renata, znana pod nazwiskiem Kalinowska, w tej chwili jest po mężu Bartkowska. Zgłosiło się do turnieju cztery dziewczyny i tutaj każda z każdą grała. Natomiast duży, duży, duża różnica poziomów była. Renata wszystkie mecze wygrywała. Albo do zera, albo do jednego, i, i, i zdobyła po trzech e, pojedynkach, zdobyła tytuł mistrzyni Polski. Czyli tutaj w kobietach też dominujemy. No, no i podobnie w Deblu Mężczyzn, ponieważ, ponieważ doszło do takiego spotkania w finale e, kamil Fabiśak grał z Jakubem Dominkiem Natomiast Piotr Gieroszewski dobrał sobie zawonika, z Wrocławia z aktywy. E, w Jakuba Jakoba Kucińskiego, i tutaj para płocka, ta pełna płocka wygrała 6:0 i 7:6 w Tajbreku do trzech I, I tutaj można powiedzieć, że nie było niespodzianki, czyli złoty medal, pół srebrnego, jak ja to nazywam, i, i brązowy medal jeszcze dla pary Kuligierzy. Kulig z Płocka grał z Chebiszem Przemkiem z, z tenis klub Leszno. I tutaj no, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo tych medali, medali dużo. To potwierdza też, że, że szkolenie nasze w Tencinałówska, nasze blukrały, krajowym idzie, idzie w dobrym, dobrym kierunku. Były nagrody i finansowe, i rzeczowe, także tutaj pod względem organizacyjnym. Naprawdę Polski Związek Tyncowy dołożył starań, aby wszystko odbyło się w miarę dobrze. I, bez przeszkód. Wspomnieliśmy o Kamilu i wspomnieliśmy o paraolimpiadzie. To może parę słów, bo zwykle co cztery lata nasi zawodnicy reprezentowali Polskę na paraolimpiadzie. Jak to będzie tak, w tym roku? Począwszy od 1992 roku od Barcelonie zawsze zawodnik, który jest płoska, uczestniczył nieraz i trzech, bo w Atenach na przykład ich, oprócz Piotra Jaroszewskiego też występował. Jurek, Jurek Kulik, no, natomiast, natomiast w tym roku y, po zmianach w przepisach, tutaj troszeczkę przybliżę, y, drabinka, na której będzie rozgrywana paralimpiada będzie na 64 zawodników. Jednak dziwnym, dziwną decyzją y, Światowej Federacji Tenisowej y, dopuścili do gry tylko 48 zawodników. I mają ich porozdzielać? Niektórzy... Nie, no, ta pierwsza ós... Aha, ta będzie pierwsza szesnastka będzie rozstawiana i w związku z tym. To jest, to jest w ogóle nielogiczne dla mnie i dla wielu, wielu ludzi, że rzeczywiście ci zawodnicy, którzy naprawdę to jest, to jest czołówka świata, jest to duża różnica poziomów dla tych zawodników, co by w pierwszej rundzie, to no, niestety no, nie idzie to w, 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 w kierunku popularyzacji tenisa na wózkach, bardziej, bardziej takiego profesjonalizmu. Pisaliśmy o tym poprzez Polski Związek Tenisowy. Kamil w tej chwili zajmuje 50 miejsce i nie załapał się na, 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 na paralipiadę. Jest jeszcze szansa, ponieważ polski związek tenisowy wystąpił dwie dzikie karty, tak, żeby, żebyśmy mogli nasi zawodnicy uczestniczyć w igrzyskach no i żeby mogli razem zagrać, zagrać w debla. Prawdopodobnie no, tutaj, tutaj yy, ta decyzja będzie gdzieś na 10 dni przed, przed igrzyskami. Czekamy na, na dobre wieści, no ale no w tej chwili, w tej chwili na, na chwilę obecną, nie ma oficjalnej kwalifikacji dla Kamila Fabisiaka. Złożyło się na to wie, wiele rzeczy, tutaj może, może też kłopoty, i trochę, trochę rodziny trochę zawodowe, Kamila Fabisiaka i zmiana, zmiana przepisów, ponieważ w turnieju, gdzie dawniej Kamil zdobywał dużo punktów, zostały punkty zredukowane w tych na naj, najniższej rangi turniejach ITF Futures no i tych punktów było natomiast no, trochę szczęścia też mu zabrakło w losowaniach w tych turniejach które był ponieważ trafiał na dużo silniejszych zawodników i przekrywał. no i, i, i tych punktów trochę 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 brak No ale tutaj no, nie robimy z tego nie robimy z tego jakiegoś dramatu bo no, no, szkoda no, wiadomo że Oczywiście. szkoda bo wiemy że w Spłocka Oprócz tenisistów na wózkach, praktycznie nikt nie miał szans, ta szansa była i się skończyła. Natomiast no, no zobaczymy, zobaczymy, co dalej. Natomiast Wiadomo jest, że te szkolenia w klubie, w klubie będzie kontynuowane. Natomiast no, już trzeba się w tej chwili rozglądać za, za zawodnikami, którzy no, kiedyś w przyszłości może za 8 lat Yy, yy, yy. Są, są już tacy młodzi zawodnicy, dziesięcioletni, którzy już grają, rozpoczęli tak? przygodę z tenisem na wózkach i miejmy nadzieję, że tutaj taka nasza nadzieja, yy, młody zawodnik Korpoliński, Rośmialek Żywe Serebro chcemy, już, żeby, żeby w przyszłym roku już pojechał na, na obóz dla zdolnych dzieci, yy, na obóz taki światowy, gdzie, gdzie rzeczywiście te talenty, się spotykają, razem, razem trenują i, i, i się integrują. Czyli warte zapamiętania nazwisko, tak? Tak, tak. Natomiast no, bezpośrednią opiekę tutaj sprawuje nad nim Piotr Jaroszewski, prowadzi z nim treningi. Na samym początku Jaroszewski yy, trenował z dziećmi pełnosprawnymi, jednak. jednak no, ta, 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 to, że, że musi jeździć na wózku, nie wszystkie ćwiczenia mógł wykonywać. No i tutaj decyzja u, u Piotra, było tak, że będą treningi bardziej indywidualne razem z nim. Nie chcemy też zabijać w nim tej radości życia, której ma w sobie. I, i, i żeby, żeby to dzieciństwo też nie, nie było tylko, tylko w sensu stricte tenis, 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 ale też, też inne rzeczy. Wiesław, bo mamy wkrótce w Płocko czeka na bardzo dużą imprezę tenisa na wózkach, prawda? Znaczy od dwóch lat zdecydowaliśmy się jako klub zorganizować cztery turnieje ITF Futures. To, to turnieje tej niższej kategorii wiekowej, ponieważ no, budżet nie pozwala nam, i budżet no i, i sprawa od strony technicznej, nie możemy w wyższych kategoriach, ponieważ nie ma kortu, nie ma, ma takich obiektów, Gdyby były Korty yy, co najmniej cztery jednakowe nawierzchni w tym, w tym poddachem. Poddachem spełniamy natomiast tej drugiej funkcji. Nie, no i rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli yy, wyższą kategorię mieć, to budżet wzrastał 100% takiego turnieju. I w związku z tym no, po, po, pomimo, pomimo tego, że no, jeden turniej tylko nasz sztandarowy półskorent ma, ma do, dobre wsparcie tutaj. Ma, i zarówno miasta, jak i tego największego naszego sponsora Olenu. Chwała im za to, że od, od 30 lat, bo turniej w przyszłym roku, te, ten turniej majowy będzie 30 z, z kolei. Nie odbył się tylko jeden turniej z powodu pandemii. Mm -hmm. I dlatego i dlatego zawsze, zawsze tutaj Mistrzostwa Polski wyprzedzają o, o rok e, nasz turniej. Ale, ale miejmy nadzieję, na razie nie przymierzamy się tak na, na jakieś wielkie halo, na wielkie obchody. Na pewno zaznaczymy te, te 30 rocznicę, chcielibyśmy, żeby więcej osób w Płocku wiedziało o tym turnieju i żeby u nas było widać. Chociaż już jest coraz lepiej. To może powiedzmy, w dniach, odbędzie się w jakich dniach? Turniej się odbędzie, między dwu, to są dwa turnieje, między 12 a 19 września. Natomiast no, paraolimpiada rusza, otwarcie jest 28 sierpnia. Ja tam prywatnie wybieram się, żeby, żeby po prostu trochę poglądać. Moja historia taka zatoczyła krok, bo ja byłem w Atenach w 2004 roku i rzeczywiście tam, tam, tam była czwórka naszych reprezentantów polskich, oprócz Jurka Kulika i Piotrka Jaroszewskiego, był jeszcze Tadziu Ruszelnicki i Albin Batycki była super atmosfera stworzona przez Pol Polonię grecką, byliśmy dobrze zaopiekowani. Miejmy nadzieję, że te czasy wrócą kiedyś, że będziemy mogli się pochwalić. No niestety ten, ten, można powiedzieć, ten kryzys, takie dwa słowa refleksji, ten kryzys, który widzimy w sporcie na, na olimpiadzie też, to no taki przykład w Rio de Janeiro było 37 medali przez paraolimpijczyków, natomiast no już w Tokio było ich 25. Nie? Coraz trudniej jest zdobywać medale, ponieważ sport niepełnosprawny też się profesjonalizuje i, i to też sztaby ludzi walczyło, o to, niepełnosprawni są na super sprzętach, no mają cały sztab i medyczny, i, i trenerski do dyspozycji. Takim przykładem są czy Brytyjczycy, czy Francuzi, czy Holendrzy, że dla jednego to jest czterech trenerów, i, i to rzeczywiście tak jest. Natomiast nie będziemy analizować, sobie, ale już, już po igrzyskach co się stało, że, że tak się stało. Że, że, że akurat nie ma tej bezpośredniej, bezpośredniego udziału naszego zawodnika, co najmniej jednego w paraolimpiadzie. Natomiast miejmy nadzieję, że yy, to jest chwili, przejściowe, że, że być może w Los Angeles yy, będziemy mieli paraolimpijczyka yy, tenisistę na wózkach. Jako uczestnika. Może jeszcze powiedzmy na koniec, bo nie wszyscy wiedzą, że praktycznie każda osoba niepełnosprawna moż, może się zgłosić do Was do klubu. Zresztą nie tylko niepełnosprawna, bo i zdrowe osoby też mogą grać w tenisa. Jak się skontaktować z Wami? Tak, generalnie rzecz biorąc, klub prowadzi, w, 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 można powiedzieć, w różnych kierunkach, bo w wyniku selekcji jest grupa dzieci sportowo uzdolnionych. To, to jest sześcioosobowa ekipa, którą prowadzi Anastazja Ślepcowa. Chcemy już od tego roku zwiększyć im dawkę treningową, żeby, żeby rzeczywiście przygotować ich do wyczynu. Prowadzimy naukę tenisa dla dzieci i młodzieży i, i właśnie z, tych, z tej nauki będziemy wyłapywać te, te talenty, Talenty sportowe. No jest też tutaj tenis, tenis na wózkach, natomiast tenis na wózkach traktujemy też jak i sportowo, i rehabilitacyjnie, czyli, czyli tutaj każdy, kto, kto ma jakieś wady narządu ruchu, czy, czy, czy dwukończynowe, czy czterokończynowe, to zapraszamy do klubu. Siedziba klubu jest na stadionie miejskim. E, Półsłupcja sportowa, czy tam jest nasza pracownica Agnieszka. Zresztą od września codziennie będzie od września będzie codziennie tutaj y, y, ktoś na kortach. Natomiast wszystkich będziemy, będziemy zapraszać chyba to jest niedziela y, pomiędzy turniejami 12-19 hmm. tam chyba niedziela chyba jest 15 czy 16. Robimy takie spotkanie z tenisem dla wszystkich. Otwarte. Otwarte. Te, będzie, będzie Michał e, Mikuła ze swoim kolegą Janem i, i będzie Anastazja. Pracujemy nad tym, żeby ściągnąć jedną z czołowych zawodniczek Tenisowych. Nie mówimy tu o tych gwiazdach, bo, bo, bo to się nie da. Natomiast będziemy chcieli pokazać wszystkie oblicza Tenisa tego Płockiego na takim mini pikniku w niedzielę tam 15. 15 tak, dokładnie. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Wiesław Chrobot. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.